Dawid, pierwszy trening i zwycięstwo to chyba dodało ci trochę takiej motywacji. Znaczy się ten pierwszy skok był taki, bym powiedział, najlepszy z tych tutaj trzech dzisiaj oddanych. No i warunki też tam nie były jakieś złe, także udało się polecieć. No to miejsca w treningu to nie ma myślę co liczyć, bo to jest tylko trening. No później te skoki tak jednak nie do końca i troszkę w tym kwalifikacjach, jak mi się wydaje, że za bardzo do przodu przeleciałem i no później nie było z czego lecieć. Czyli nie dało się po prostu powtarzać tego pierwszego treningu? Znaczy teoretycznie się dało, ale się nie udało, no. A jak oceniasz warunki? Trudne tutaj dzisiaj jest? No jest dość wiecznie i to zresztą widać po skokach, jak nieraz tam narty zafalują. No i niestety takie warunki są, w takich trzeba skakać, a no jest dobrze to, że się zakwalifikowałem. Jutro będziemy walczyć, może będzie lepsza pogoda. A sam obiekt ci pasuje? Lubisz tą skocznię? Pierwszy raz tu dzisiaj na niej skakałem, no ale wydaje się być okej. Czyli na jutro nastrój pozytywny. No jak najbardziej. No to dzięki wielkie i powodzenia jutro. Dzięki. Krzysiek, chyba fajnie skaczeć się tutaj na Holmenkollen, jak uważasz? No nie narzekam, skoki takie w porządku, nawet bym powiedział dobre, także nie narzekam. Ale warunki trudne chyba. No trudne, trochę miesza i trochę jest pewnie niesprawiedliwie, no ale tak już jest. Czy ten obieg bardziej ci pasuje niż ten w Trondheim? Zdecydowanie. Znaczy przede wszystkim bardziej pasują mi tory najazdowe, bo tam miałem największe problemy i z tego takie wyniki były słabe w Trondheim. No ale cóż, no, najważniejsze, że teraz dzisiaj udało mi się to poprawić. W jednym z treningów byłeś bardzo wysoko, właściwie nawet w obu. Czy po prostu uważasz, że ta twoja forma jeszcze rośnie? Coś się udało poprawić? No, myślę, że jest stabilna. No. A które tam miejsca miałem, to nawet nie wiem. Jakieś oczekiwania masz tutaj, jeśli chodzi o ten jutrzejszy występ? No dobre skoki, przede wszystkim. No to dzięki wielkie i życzę powodzenia jutro. Nie, dzięki.